Dobrze, witam Państwa ponownie. Tym razem chciałbym pomówić na temat wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zdaje się, że w rozpisce jest wspomniany tylko rozwój gospodarczy, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć o obu tych zjawiskach, bo z jednej strony one się oczywiście w sposób ścisły wiążą, ale nie są to słowa synonimiczne. To są jednak zjawiska, pomiędzy którymi możemy nakreślić pewne istotne różnice. Więc czym się różni wzrost od rozwoju? Najprościej rzecz ujmując, zależność między wzrostem a rozwojem jest taka jak zależność między ilością a jakością. To znaczy wzrost gospodarczy jest zjawiskiem ilościowym, a rozwój zjawiskiem jakościowym. Czyli o wzrastającej gospodarce możemy mówić wtedy, kiedy rośnie liczba dóbr i usług danego rodzaju, a o rozwoju gospodarczym możemy mówić wtedy, kiedy się w danej gospodarce pojawiają dobra i usługi jakościowo bardziej zróżnicowane albo zaawansowane, czyli na konkretnym przykładzie gospodarka wzrastająca to by była gospodarka, gdzie coraz większa liczba osób ma dostęp do telegrafu, a gospodarka rozwijająca się to taka, gdzie telegraf byłby sukcesywnie zastępowany telefonem, to znaczy możliwość zaspokojenia pewnych konkretnych potrzeb, w tym przypadku potrzeb komunikacyjnych, no, mogłaby wyjść na wyższy poziom. Ta potrzeba byłaby nie tylko zaspokajana w sposób pełniejszy, ale też jakościowo bardziej satysfakcjonujący. Czyli innymi słowy możemy mówić o względnej obiektywności wzrostu, z naciskiem na względnej, bo cały czas tutaj się poruszamy rzecz jasna w obszarze subiektywnych wartościowań konsumentów i o względnej subiektywności rozwoju, gdzie przez tą drugą subiektywność mam na myśli fakt, że o ile standardowe makroekonomiczne wskaźniki takie jak PKB są w stanie lepiej lub gorzej ujmować trajektorię wzrostu danej gospodarki, bądź też jej kurczenia się, o tyle znacznie trudniej jest takim wskaźnikom ujmować te właśnie jakościowe i głęboko subiektywne kwestie rozwojowe. I tutaj może taka krótka dygresja, być może między innymi z tego względu niektórzy ekonomiści austriaccy podjęli próbę skonstruowania alternatywnych wskaźników. Jednym z takich wskaźników jest GO, czyli Gross Output, co można by przełożyć jako produkcja narodowa brutto. Jest to wskaźnik opracowany przez Marka Skousena. No i ten wskaźnik w przeciwieństwie do PKB bierze pod uwagę nie tylko dobra finalne, ale też pośrednie etapy inwestycji biznesowych, czyli on stara się też ujmować no właśnie tą trajektorię rozwojową przy założeniu, że im więcej tych etapów pośrednich, tym większe na przykład budżety badawczo-rozwojowe firm, tym bardziej właśnie okrężne i kapitałochłonne stosowne struktury produkcyjne i tak dalej. Więc oczywiście to też nie jest wskaźnik doskonały, natomiast on no, daje nam pewne wyobrażenie na temat tego, czy gospodarka się rozwija w tym sensie jakościowym, czy też nie, czy też wręcz przeciwnie, grozi jej no, gwałtowne skurczenie się, nawet jeśli PKB tego nie wykazuje, bo tutaj ważne by było porównywanie tych dwóch czynników. Jeśli PKB rośnie, a to GO spada, no to wtedy jest to pewien sygnał, że następuje konsumpcja kapitału. A jak wiemy, między innymi z pism Misesa, konsumpcja kapitału to jest no, pewien wskaźnik wyprzedzający późniejszego spadku konsumpcji, no bo odnawianie, konserwowanie kapitałowych struktur produkcji jest warunkiem niezbędnym utrzymania konsumpcji na danym poziomie. Natomiast żeby konsumpcja rosła, to między innymi te struktury produkcji muszą być coraz bardziej złożone, wieloetapowe, wydłużone. Więc teraz krótka lista uwzględniająca, wydaje mi się, że wszystkie, a przynajmniej większość najważniejszych czynników zarówno wzrostowych, jak i rozwojowych. No, one są, jak tutaj łatwo zauważyć, przynależne, czy można je powiązać między innymi z tymi trzema głównymi rodzajami czynników produkcji. Czyli dodatkowe zasoby, no to tutaj oczywiście mamy na myśli dodatkowe zasoby naturalne. Specjalizacja i podział pracy to dwa czynniki no, powiązane właśnie z pracą, jako tą drugą główną kategorią środków produkcji. akumulacja kapitału i innowacje, następna istotna para. Przedsiębiorczość, która sama w sobie nie jest czynnikiem produkcji, z tego względu, że nie ma rynku przedsiębiorczości. Nie można sprzedać nikomu swojego osądu przedsiębiorczego, bo wtedy on przestaje być osądem przedsiębiorcy. Jeśli my sprzedajemy komuś swoje pomysły, to nie jesteśmy w tym momencie już przedsiębiorcami, tylko jakimiś konsultantami albo doradcami finansowymi, no, ewentualnie osobami, które w jakiejś firmie są odpowiedzialne za pion strategiczny, ale wtedy no, my jedynie sprzedajemy komuś pewną bazę intelektualną, pewien zbiór idei, natomiast w jaki sposób one zostaną wdrożone, w jaki sposób zostaną przełożone na konkretne czynności biznesowe, to już leży w gestii przedsiębiorcy. Także przedsiębiorczość nie jest czynnikiem produkcji, ale jest warunkiem niezbędnym odpowiedniego wykorzystywania wszystkich tych wcześniej wymienionych czynników produkcji. Z kolei przedsiębiorczość, żeby mogła sprawnie funkcjonować, no to musi dokonywać się w odpowiednim instytucjonalnym otoczeniu i tutaj istotne są zarówno tak zwane instytucje twarde, jak i tak zwane instytucje miękkie. No, typowe przykłady instytucji twardych to by na przykład było no, prawo stanowione, ujęte w kodeksach czy ustawach. Natomiast instytucje miękkie no, to by była ogólna kultura, mentalność czy moralność danego społeczeństwa. I w gruncie rzeczy można taką tezę zaryzykować, że te miękkie instytucje są w ostatecznym rachunku ważniejsze niż te twarde, bo te twarde są tak naprawdę odzwierciedleniem tych instytucji miękkich. Wtedy, kiedy nie mamy do czynienia ze zgodnością pomiędzy miękkimi a twardymi instytucjami, no to społeczeństwo jest politycznie niestabilne i zmierza ku upadkowi. Dlatego tak trudno jest no jakimś na przykład zewnętrznym zdobywcom narzucać podbitym terytoriom swoje własne prawa, zwłaszcza jeśli te prawa ujęte w ramach jakichś twardych instytucji są zupełnie niezgodne z tym, no, z szeroko rozumianym światopoglądem tego społeczeństwa podbitego. Więc odpowiednia oprawa instytucjonalna jest też bardzo istotnym czynnikiem, o którym należy tu wspomnieć. No i wreszcie integracja gospodarcza na jak najszerszą skalę. Im większy zakres integracji gospodarczej, tym więcej obszarów może korzystać z tych właśnie wszystkich wcześniej wymienionych czynników. Czyli no, powstanie jednej globalnej gospodarki, jednego wielkiego globalnego obszaru wolnego handlu, swobodnego przepływu wszystkich tych czynników produkcji, włącznie z no, tym, co można by nazwać kapitałem instytucjonalnym, czyli pewnymi rozwiązaniami prawnymi, obyczajowymi, organizacyjnymi. To jest tutaj optimum, czy ostateczny taki cel procesów integracyjnych. Więc teraz po kolei chciałbym powiedzieć parę słów na temat wszystkich tych czynników wymienionych na liście z poprzedniego slajdu. Więc jeśli chodzi o dodatkowe zasoby, to je możemy postrzegać jedynie w kategoriach właśnie czynnika wzrostowego, a nie rozwojowego, no bo tutaj siłą rzeczy nie możemy mówić o żadnym jakościowym zróżnicowaniu. Te zasoby naturalne są jakie są. To je właśnie czyni zasobami naturalnymi, że one w postaci gotowej są dla nas dostępne. Przy czym oczywiście mogą to być zarówno zasoby naturalne, jak i tak zwane zasoby sztuczne w cudzysłowiu, to znaczy powstałe wskutek wyzwolenia ukrytego potencjału zawartego w zasobach naturalnych, czyli no, pierwiastki chemiczne, które musiały zostać odkryte w warunkach eksperymentalnych i które mają jakieś zastosowanie komercyjne, to byłyby zasoby w cudzysłowie sztuczne, albo no, ropa naftowa, ale dopiero w tym momencie, w którym odkryty został jej potencjał jako surowca energetycznego. Więc warto tutaj też nadmienić o rozróżnieniu na czujność i wynalazczość. To są dwie cechy, które niewątpliwie sprzyjają wzrostowi gospodarczemu, ale nie są one ze sobą tożsame. Czujność można by zdefiniować jako odkrywanie nowych zasobów naturalnych, czyli na przykład poszukiwacz złota, który odkrył nową obfitą żyłę złota, wykazywałby się czujnością, natomiast naukowiec, eksperymentator, który by w swoim laboratorium odkrył nowe pierwiastki chemiczne mające pewne komercyjne zastosowania, albo tak jak już wcześniej wspomniałem, byłby w stanie odkryć potencjał energetyczny ropy naftowej, no to byłby ktoś, kto by się wykazywał wynalazczością. Także to są nieco dwa różne typy aktywności, ale one się oczywiście uzupełniają. Teraz parę słów na temat specjalizacji i podziału pracy. No tutaj już mamy dosyć silnie zaznaczającą się tą różnicę, bo podział pracy to jest czynnik ilościowy, czyli wzrostowy, a specjalizacja to jest czynnik jakościowy. Znaczy w momencie, gdy dzielimy pracę nad jakimś, no to wtedy jesteśmy w stanie zrealizować pewne projekty, jesteśmy w stanie osiągnąć pewne cele, których żaden pojedynczy człowiek nie będzie w stanie osiągnąć, ale żeby móc zwiększyć pulę tych projektów do zrealizowania, no to potrzebna jest również specjalizacja. I tutaj warto nadmienić, że podziału pracy nawet w zakresie tworzenia produktów stosunkowo prostych, codziennych, nie należy bagatelizować. I tutaj warto się powołać na kanoniczne, bardzo zwięzłe, ale bardzo sugestywne dzieło Leonarda Rida, Ja ołówek, zapewne znane większości z Państwa, gdzie Reed wykazuje, że nawet te obiekty, które często traktujemy w sposób protekcjonalny, bo używamy ich na co dzień, takie jak ołówek, to są dobra, których powstanie, których wytworzenie wymaga ogromnego zakresu podziału pracy. Żadna pojedyncza osoba nie wie, w jaki sposób skonstruować ołówek. Potrzebna jest tutaj kooperacja wielu osób, wielu sektorów gospodarczych, bo ołówek przecież składa się z drewnianego trzonka, grafitowego rysika, stalowej skówki, gumowej gumki i tak dalej. To są wszystko zasoby, to są dobra w mniejszym lub większym stopniu przetworzone i połączenie tych poszczególnych komponentów wymaga współpracy tysięcy albo i dziesiątek tysięcy osób. Przy czym trzeba też nadmienić, że w momencie osiągnięcia pewnego progu nasycenia gospodarki podziałem pracy, jedynie specjalizacja jest w stanie sprawić, że te perspektywy rozwojowe będą otwarte. To znaczy, że gospodarka nie odbije się od pewnego górnego pułapu. W tym kontekście warto wspomnieć o tak zwanej pułapce maltuzjańskiej. To jest pewnie termin znany wielu z Państwa. Jeden z klasycznych ekonomistów, Thomas Malthus, prawie że rówieśnik Adama Smitha, znany był ze swoich pesymistycznych prognoz co do możliwości wzrostowych gospodarki, właśnie czysto wzrostowych, bez uwzględnienia tego aspektu jakościowego. A ściślej rzecz biorąc, on uważał, że w momencie, gdy rośnie populacja, to nie jest w stanie jednocześnie rosnąć PKB per capita. Zwłaszcza, że on uważał, iż zasoby wzrastają wyłącznie w tempie arytmetycznym, natomiast populacja wzrasta w tempie geometrycznym. No i w związku z tym przewidywał, że zawsze po osiągnięciu tego górnego pułapu populacyjnego jakieś katastrofalne wydarzenie będzie musiało, brzydko rzecz ujmując, przycinać rozmiar populacji do miary, czyli będzie musiała nastąpić jakaś wojna, albo klęska głodu, albo zaraza dziesiątkująca populację i tak dalej. No i rzeczywiście jest tak, że w momencie, gdy gospodarka jedynie wzrasta, to znaczy mamy do czynienia jedynie z przyrostem liczby zasobów rozumianym w kategoriach ilościowych, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z szybkim przyrostem liczby, czy liczby członków populacji, no to jak mówię, w pewnym momencie nastąpi pełne nasycenie podziałem pracy i wszystkie dodatkowe jednostki, wszyscy dodatkowi ludzie w takiej populacji będą tymi tak zwanymi jednostkami nadliczbowymi, jak to Mises nazywał, i dla nich już pracy nie będzie. Taka statyczna gospodarka, jak na przykład średniowieczna gospodarka feudalna, byłaby tutaj dobrym przykładem. Jeśli chłopi byli przypisani do ziemi i nie mieliśmy do czynienia z żadnym z żadnym właśnie wzrostem, przepraszam, z rozwojem, czyli z jakościowymi zmianami w zakresie technik gospodarowania, no to dany obszar ziemi mogło uprawiać tylko tylu a tylu chłopów, więc w momencie, gdy populacja tych chłopów stawała się zbyt duża, no to na każdego z nich przypadało coraz mniej pracy, czyli no, realny dochód per capita na jednego członka społeczeństwa konsekwentnie malał. I rzeczywiście cyklicznie dochodziło do tych maltuzjańskich wydarzeń, które populację zmniejszały, czasem bardzo drastycznie. No, czarna śmierć, czyli epidemia dżumy jest tutaj takim kanonicznym przykładem. No i taki zdawałoby się nieprzyjemny wniosek, przeciwko któremu buntuje się ludzkie sumienie, to jest taki wniosek, że ci wszyscy, którzy przeżyli tą epidemię czarnej śmierci, no, ich zarobki w tym momencie automatycznie rosły, bo pula kompetentnych pracowników się zmniejszała. Także no, musiało dojść do dosyć gruntownej zmiany mentalnej, która sprawiła, że zmienił się stosunek do przedsiębiorczości oraz do innowacyjności. Nie tyle do wynalazczości, ale do możliwości przekształcania wynalazków w jakościowo nowe techniki gospodarowania, czyli rewolucja przemysłowa, tak zwana rewolucja przemysłowa, to jest właśnie ten okres, w którym mieliśmy do czynienia z wyjątkowo dużym nagromadzeniem już właśnie nie tylko inwencji rozumianych jako wynalazki naukowe, ale innowacji, czyli możliwości komercjalizacji owych wynalazków i zwiększenia tym samym wydajności pracy, również na tym poziomie jakościowym, czyli ostateczny wniosek jest tutaj taki, że wymuszona hierarchiczność no, skazuje społeczeństwo na trwanie w tym stanie pułapki maltuzjańskiej, właśnie dlatego, że tam niemożliwa jest specjalizacja, tam niemożliwy jest swobodny awans społeczny, chłop musi zostać chłopem, nie może zostać mieszczaninem, czy przedsiębiorcą, czy wynalazcą. No i to samo tyczy się wymuszonego egalitaryzmu, takiego jaki znamy na przykład z gospodarek komunistycznych. Tam też no, egalitaryzm jest niejako z definicji sprzeczny ze specjalizacją rozumianą jako nierówność, jako zwiększanie się różnorodności w obrębie produktywnych kompetencji społeczeństwa, w tym również różnorodności, która się przekłada na zróżnicowanie majątkowe. Kolejne rozróżnienie nawiązujące do tej wcześniejszej listy, czyli rozróżnienie między akumulacją kapitału a innowacyjnością. Znowu możemy stwierdzić, że akumulacja kapitału to jest w tym kontekście czynnik ilościowy, a innowacyjność to jest czynnik jakościowy. Co to są dobra kapitałowe, tego już nie trzeba powtarzać, bo to mówiłem w swoim poprzednim wystąpieniu, jak również to, że inwestycje kapitałowe wymagają wcześniejszego zgromadzenia oszczędności. No i jeszcze raz warto podkreślić to, o czym też już mówiłem przed chwilą, że wynalazczość nie jest tożsama z innowacyjnością, bo wynalazczość to jest kategoria techniczna, a innowacyjność to jest kategoria ekonomiczna. No, na przykład Chiny przez dużą część historii ludzkości były znacznie bardziej wynalazcze niż Europa. W Chinach wcześniej był druk, kompas, proch strzelniczy, papier i tak dalej. Natomiast tam nigdy nie doszło do tej kluczowej zmiany mentalnej, w ramach której no, przedsiębiorcy, kupcy, szeroko rozumiana burżuazja zaczęła być traktowana jako no, bardzo prestiżowa klasa społeczna, co najmniej równie prestiżowa jak szlachta, dygnitarze, kapłani, czy filozofowie, czy artyści. Ten proces zmiany mentalnej i jego konsekwencje gospodarcze jest dosyć kompleksowo opisany w książce pod tytułem Burżuazyjna godność. Jeszcze tutaj znajdują się egzemplarze, także zachęcam do ich nabycia i zapoznania się z tą bardzo interesującą narracją, która była kluczowa, jeśli chodzi o zmianę tempa rozwoju gospodarczego w naszej części świata, która z czasem rozlała się na cały świat. Następnie parę dodatkowych słów na temat przedsiębiorczości i instytucji. Przypuszczam, że definicja przedsiębiorczości mogła się już pojawić w kontekście wykładu na temat teorii firmy, więc nie jestem pewien, czy ta, którą ja tutaj zaproponuję, jest tożsama, czy nieco inna, ale wydaje mi się, że wszystkie kluczowe elementy działań przedsiębiorczych ujmuje definicja według Nikolaja Fossa i Petera Kleina, zawarta w ich książce Organizowanie działania przedsiębiorczego. Również jest to książka dostępna w sklepie Instytutu Misesa. No i najogólniej rzecz biorąc, przedsiębiorczość polega na sprawowaniu funkcji właścicielskiej w odniesieniu do kapitałowych struktur produkcji. To jest, wydawałoby się, dosyć rozbudowana, wieloaspektowa definicja, ale wszystkie te aspekty są ważne. Czyli po pierwsze, nie może być przedsiębiorczości bez własności. Do tego też nawiązywałem już wcześniej. Ktoś, kto jedynie ma pomysły na różne innowacje, ktoś, kto jedynie kreśli plany, ktoś, kto jedynie snuje wizje, to nie jest przedsiębiorca. To może być wizjoner, ale tak samo jak Leonardo da Vinci na przykład był wizjonerem, ale no, tych swoich wizji nie zdołał on zrealizować. Tesla też był wizjonerem, a mimo to nie udało mu się skomercjalizować swoich pomysłów, więc przedsiębiorczość musi być związana z byciem właścicielem kapitałowej struktury produkcji. To znaczy te rozmaite idee, żeby się stały innowacjami, no to one muszą być wkomponowane w konkretne, rzadkie dobra kapitałowe, a te konkretne dobra kapitałowe muszą tworzyć spójną strukturę, spójną zarówno w wymiarze diachronicznym, jak i synchronicznym, czyli no to jest taka struktura, która rozwija się w czasie i na każdym etapie jej rozwoju poszczególne czynniki produkcji muszą ze sobą współgrać. No i no, między innymi wychodzenie z recesji jest takie trudne, bo zwłaszcza wedle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego recesja to jest ten moment, kiedy okazuje się, że wiele kapitałowych struktur produkcji zostało skonstruowanych błędnie. Dlaczego tak jest? No to w to już nie będę wchodził, bo o tym też jest zupełnie osobny wykład. Więc warto też dodać, że nie ma czegoś takiego jak bezwłasnościowa przedsiębiorczość. No i też nie ma przedsiębiorczości rozumianej jako coś oderwanego od wymiaru spekulacyjnego, czyli właśnie tego wymiaru związanego z przewidywaniem niepewnej przyszłości. No i też nie ma czegoś takiego jak przedsiębiorczość rozumiana jako zjawisko pojedyncze, tak? Znaczy pojedyncza osoba. Robinson Crusoe na bezludnej wyspie nie jest przedsiębiorcą i nie może nim być z definicji, bo przedsiębiorca to jest ktoś, kto stara się jakąś lukę rynkową zapełnić, który stara się pewną niszę zagospodarować, a tym samym zaspokoić pewne potrzeby społeczne, które do tej pory zaspokojone nie były. I kluczowym właśnie elementem instytucjonalnym, który jest niezbędny do tego, żeby przedsiębiorczość mogła się rozwijać, no to jest konkurencja. Bo czym jest tak de facto konkurencja? Kiedy ona się pojawia? W momencie, kiedy wszyscy mamy zarówno te same cele, jak i te same pomysły na temat tego, jak te cele zrealizować, no to wtedy współpracujemy. Czyli na przykład wszyscy pracownicy firmy powinni zasadniczo, jeśli firma ma sprawnie funkcjonować, mieć nie tylko te same cele, ale też te same pomysły na temat tego, jak je zrealizować. I dlatego pracownicy no, powinni być posłuszni tym rozkazom, które idą z góry od tych menedżerów wyższego szczebla, a menedżerowie wyższego szczebla powinni być posłuszni decyzjom zarządu, w ostatecznym rachunku decyzjom przedsiębiorcy, tego pełnokrwistego, rozumianego jako właściciel firmy. Natomiast w momencie, gdy mamy pewien wspólny cel, no, zastanawiamy się na przykład, jak najskuteczniej, najsprawniej, najtaniej skonstruować smartfona, ale mamy różne szczegółowe wizje co do tego, jak ten cel zrealizować, no to wtedy konkurujemy. Konkurencja to jest, jak mówi Hayek, procedura odkrywania. w ramach której można w pokojowy sposób konfrontować ze sobą różne strategie rozwojowe, różne plany biznesowe. I tak kluczowy jest w tym kontekście również system zysków i strat i jego sygnalizacyjna funkcja, no bo to dopiero ex post się okazuje, który przedsiębiorca zdołał w relatywnie większym lub mniejszym stopniu zaspokoić potrzeby konsumenckie. No i jako że zyski i straty w gospodarce monetarnej mają ilościowo precyzyjną formę, no to jeszcze dodatkowo ten sygnalizacyjny system, czy ta sygnalizacyjna funkcja systemu zysku i strat jest w stanie w sposób księgowo ścisły przekazywać przedsiębiorcom stosowne informacje zwrotne. No i wcześniej wspominałem też o roli oprawy instytucjonalnej, czyli przedsiębiorczość jest w stanie zaistnieć i skutecznie funkcjonować jedynie w otoczeniu odpowiednich instytucji, tak, zarówno twardych, jak i miękkich, czyli własność prywatna z jednej strony musi być respektowana na poziomie kultury, a z drugiej strony musi się to przekładać na ustalenia prawne. Swoboda gospodarcza, stabilność prawna i monetarna to są wszystko istotne instytucjonalne czynniki i to, jak one są ważne, to widać zwłaszcza na przykładzie krajów trzeciego świata, gdzie pisał o tym dużo między innymi ekonomista nie austriacki, ale na poziomie swoich konkluzji niejako pokrewny, Hernando de Soto, który pisał o tak zwanym utajonym, czy zamrożonym, czy martwym kapitale. No i on miał na myśli to, że nawet w krajach trzeciego świata ludzie potrafią być bardzo błyskotliwi, bardzo przedsiębiorczy, bardzo innowacyjni, bardzo zdeterminowani, odpowiedzialni, zdolni do zarządzania swoimi biznesami. Nieraz posiadają też zakumulowane oszczędności, ale nie są w stanie swoich talentów przedsiębiorczych zrealizować, nie są w stanie tych swoich oszczędności w sposób produktywny wykorzystać, no z tego względu, że struktura instytucjonalna jest niesprzyjająca, system jest skorumpowany, kleptokratyczny, więc im się zupełnie nie chce biznesem zajmować. Najwyżej to robią na czarnym rynku, ale oczywiście na czarnym rynku możliwości rozwojowe dowolnego biznesu są stosunkowo ograniczone. Także no, na tym przykładzie widać, jak istotna jest rola instytucji. Tak? Jeśli chodzi o stabilność prawną i monetarną, to z kolei warto tutaj napomknąć o zjawisku opisywanym przez historyka gospodarczego Roberta Higgsa. Zwłaszcza w artykule pod tytułem Regime Uncertainty pisze on o tak zwanej reżimowej niepewności i o ile przedsiębiorcy z definicji niejako powinni być zdolni do przewidywania niepewnej przyszłości, o tyle tak zwana reżimowa niepewność jest tutaj niepewnością dosyć szczególną, bo właśnie tyczącą się nie tych doraźnie zmieniających się danych rynkowych, tylko jest to niepewność tycząca się kształtu oprawy instytucjonalnej, w ramach której przedsiębiorca działa. I no, jako że przedsiębiorca przynajmniej w normalnych warunkach nie ma wpływu na kształt tej struktury instytucjonalnej, nie ma wpływu na to, jak wysoka czy nieprzewidywalna będzie inflacja, nie ma wpływu na to, czy z dnia na dzień zostanie wprowadzony jakiś konfiskacyjny podatek albo jakaś rujnująca regulacja, no to ta niepewność reżimowa, czy polityczna, organizacyjna, instytucjonalna jest szczególnie niebezpieczna. Higgs swoją drogą wyjaśnia to, dlaczego Wielka Depresja w Ameryce była tak przewlekła, właśnie tym, że administracja Hoovera, a potem w jeszcze większym stopniu administracja Roosevelta właśnie w ogromnym stopniu sprzyjała owej reżimowej niepewności. I po prostu przedsiębiorcy znajdowali się w matni, nie byli w stanie skutecznie dokonywać restrukturyzacji własnościowej, restrukturyzacji w obrębie kapitałowych struktur produkcji, która by pozwoliła gospodarce wyjść na prostą no, po tym pierwotnym krachu. No tutaj mam zestawienie pewnych bardzo znaczących faktów tyczących się tego, jak przebiegał wzrost i rozwój gospodarczy od czasów rewolucji przemysłowej. Wymieniam tutaj te fakty, te liczby po to, żeby podkreślić, że w istocie od czasów rewolucji przemysłowej zaczął się pewien szczególny okres w dziejach gospodarczych świata. O ile do rewolucji przemysłowej poziom bytowania, przynajmniej na poziomie komfortu materialnego, nie zmieniał się przez tysiące lat. Był no, nie tak znowu różny, dajmy na to, w wczesnym neolicie i w późnym średniowieczu, przynajmniej z punktu widzenia statystycznego członka społeczeństwa, jednego z przedstawiciela tych klas niższych. O tyle od czasów rewolucji przemysłowej zaczęło się to wszystko bardzo gwałtownie zmieniać, czyli na przykład realny dochód per capita wzrósł od 2500 do 5000% w zależności od regionu świata. No, nastąpiła oczywiście eksplozja populacji, co jest ostatecznym dowodem na to, że ludzkość w sposób skuteczny i trwały wyszła z pułapki maltuzjańskiej, bo rośnie i realny dochód per capita, i wzrost populacji, co zgodnie z tezą Malthusa było niemożliwe. Dla niego to było albo. Wzrost średniej oczekiwanej długości życia. Jak mówię, badania szczątków ludzi paleolitycznych i badania szczątków ludzi, którzy żyli, dajmy na to, w wieku XVIII, wskazywały, że średnia długość życia przez te tysiące lat się praktycznie nie zmieniła i oscylowała w okolicach 30 lat. No a w roku 2012 ta średnia długość życia w skali globalnej dobiła już do 70 lat. No i z jednej strony ma to związek z rozwojem higieny i rozwojem medycyny, ale też oczywiście kluczowym czynnikiem jest tutaj spadek śmiertelności niemowląt, bo można czasem wyjść z błędnego założenia, że przed rokiem plus minus 1800 wszystkie społeczeństwa świata się składały z samej młodzieży, bo ludzie dożywali tego 30 któregoś roku życia i umierali. No tak oczywiście nie było. Jeśli ktoś przeżył kilka pierwszych lat życia, no to już mógł tych 60 czy 70 czy nawet 80 lat dożyć, natomiast tą średnią w stopniu zasadniczym zaniżała ogromna śmiertelność niemowląt, wynosząca 50 albo i więcej procent, podczas gdy obecnie to jest promil promila w krajach rozwiniętych, a nawet w krajach trzeciego świata to jest zdecydowanie mniej niż 1%. No i to są takie informacje, które opisują generalną trajektorię dziejów gospodarczych od czasów rewolucji przemysłowej, nawet biorąc pod uwagę, że oczywiście ona miała swoje wzloty i upadki, takie jak wielkie konflikty XX wieku. No, niemniej nawet one nie zdołały zastopować tego procesu. I widzimy cały czas dosyć spektakularne osiągnięcia na polu wzrostu i rozwoju gospodarczego. Na przykład między rokiem 1990 a rokiem 2010 o połowę spadło skrajne ubóstwo, które w tym kontekście możemy zdefiniować jako życie za 2 lub mniej dolarów dziennie. Natomiast w roku 2015, jeśli się nie mylę, po raz pierwszy poniżej 10% spadł w skali globalnej odsetek osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Także wymieniam te informacje po to, żeby podkreślić, że owa rewolucja przemysłowa, która się zaczęła plus minus 200 lat temu, to nie było krótkotrwały, to nie był krótkotrwały okres, którego potencjał rozwojowy stosunkowo szybko się wypalił, ale to jest proces, który wciąż trwa i o którego trwaniu poświadczają właśnie te no, coraz to kolejne optymistycznie nastrajające osiągnięcia. No to jest graficzna ilustracja rewolucji przemysłowej, czy też ogólnie historii gospodarczej świata, która to forma graficzna dosyć wyraziście podkreśla, że rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 200 lat stało się coś szczególnego i bezprecedensowego. Są to tak zwane wykresy kija hokejowego, zwane w ten sposób z uwagi na kształt, jaki przyjmują te wykresy. I tutaj też widzimy ilustrację tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy widzimy tutaj różnicę pomiędzy wynalazczością a innowacyjnością, bo jak już powiedziałem, ludzie od zawsze byli wynalazczy. Nie jest tak, że ludzie się stali bardziej wynalazczy na przestrzeni ostatnich 200 lat. Nie jest tak, że ich potencjał intelektualny się zwiększył, czy ich ciekawość świata się zwiększyła. Natomiast, jak mówię, zmieniły się warunki instytucjonalne i zmieniło się wartościowanie burżuazji, przedsiębiorców, kupców, handlarzy itd., itd. No bo widzimy na przykład, że bardzo istotny wynalazek, jakim była prasa drukarska, który powstał w roku 1440, no nie przełożył się w jakiś szczególny sposób na globalne PKB per capita. Natomiast wynalezienie maszyny parowej, które już było właśnie jednym z elementów rewolucji przemysłowej, było jednym z punktów startowych owego spektakularnego wzrostu. No i widzimy, że na przestrzeni ostatnich 30 lat ten wzrost i rozwój, czyli postęp zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym się dokonuje. Tak? Internet, też oczywiście bardzo istotna innowacja, powstał mniej więcej 30 lat temu w takiej formie, w jakiej go znamy obecnie, i od tego czasu ten wykres kija hokejowego nadal zachowuje swój kształt kija hokejowego. Jeszcze jedna rzecz, o której warto w kontekście tego tematu wspomnieć, to jest pewna refleksja na temat samej natury zjawiska, jakim jest społeczeństwo. I tutaj warto się powołać na coś, co Ludwig von Mises nazywał ricardiańskim prawem asocjacji, powołując się na Ricardo, na Davida Ricardo i sugerując, że to, jak Ricardo opisuje prawo przewagi absolutnej i komparatywnej, wskazuje na bardzo istotny fakt związany z naturą współpracy międzyludzkiej. Czyli no, najogólniej rzecz biorąc można tę kwestię ująć w formie znanego nam wszystkim przysłowia: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Innymi słowy, nie jedyną, ale bardzo istotną przyczyną powstawania więzi społecznych jest to, że po prostu współpraca jest nieporównanie bardziej produktywna niż indywidualna samowystarczalność. Czyli specjalizacja i podział pracy, i akumulacja kapitału, i innowacyjność, i wszystkie te inne zjawiska, które wymagają ścisłej kooperacji międzyludzkiej, to są rzeczy, które są oczywiście dobre, jeśli chodzi o względy moralne, czyli można argumentować, że społeczeństwo powstało dlatego, że ludzie są istotami społecznymi, że ludzie wymagają wchodzenia ze sobą w intymne związki natury towarzyskiej, natury intelektualnej, natury estetycznej, bo dzięki temu się spełniają w swoim człowieczeństwie, ale ten argument etyczny można, czy to wyjaśnienie etyczne można uzupełnić wyjaśnieniem czysto ekonomicznym, które się odnosi do faktu, że no, pozostawanie między ludźmi w relacjach pokojowych, w relacjach dobrosąsiedzkich przekłada się na wyższy komfort życia i na możliwość zaspokojenia większej liczby potrzeb. Teraz może jeszcze słowo na temat tego, czy wzrost i rozwój gospodarczy muszą być postrzegane w kategoriach materialistycznych. No bo ci tacy neomaltuzjaniści, ci wszyscy, którzy no de facto zazdroszczą tym, którzy w sposób spektakularny dorobili się w warunkach szacunku dla wolności osobistej, własności prywatnej, swobodnej przedsiębiorczości itd., starają się nieraz sprowadzić zjawiska wzrostu i rozwoju gospodarczego właśnie do kategorii materialistycznych i się pojawiają w tym kontekście takie pewnie znane wielu z Państwa określenia jak konsumpcjonizm, czy gospodarka konsumpcjonistyczna, czy materializm i tak dalej, a tymczasem to jest karykaturalne ujęcie tych procesów, o jakich ja tutaj mówię, dlatego że nie zawsze, no bo oczywiście są też ludzie o usposobieniu ascetycznym i którzy w ascezie upatrują możliwości rozwoju swojego życia duchowego, ale generalnie no, łatwiej jest ludziom sięgać ku tym bardziej subtelnym, bardziej złożonym, bardziej abstrakcyjnym poziomom bytowania w momencie, gdy ich bardziej podstawowe, materialne potrzeby są zabezpieczone. I wydaje mi się, że tą zależność dobrze opisuje, czy dobrze przedstawia tak zwana piramida Masłowa, gdzie no, mamy do czynienia z uszeregowaniem etapów czy z pewnym rankingiem potrzeb ludzkich. No i co nie powinno zaskakiwać, u podstawy tej piramidy znajdują się te potrzeby najbardziej fizjologiczne, te, które są stosunkowo najmniej ludzkie, te, które dzielimy ze zwierzętami. Czyli potrzeby o charakterze, no potrzeby takie jak jedzenie, picie, odpoczynek, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Czyli te właśnie potrzeby o charakterze materialnym, te potrzeby związane z fizycznym czy wręcz biologicznym komfortem życia. No i sugestia tutaj jest taka, że dopiero wtedy, kiedy te bardziej podstawowe potrzeby zaspokoimy, no to możemy zająć się zaspokajaniem tych potrzeb o charakterze psychologicznym, czy o charakterze kulturowym, czy o charakterze towarzyskim. Tak, w środkowych partiach tej piramidy mamy do czynienia z takimi potrzebami jak przynależność do wspólnoty, intymne relacje, poczucie szacunku ze strony innych, zdobycie jakiegoś prestiżu, na przykład o charakterze zawodowym. No a z kolei zaspokojenie tych potrzeb, które no, już nie należy ich nazywać potrzebami fizjologicznymi, ale na przykład możemy je nazwać potrzebami gospodarczymi czy wspólnotowymi w komercyjnym tego słowa sensie. Ich zaspokojenie jest z kolei warunkiem niezbędnym no, oddania się tym już najbardziej specyficznie ludzkim potrzebom duchowym związanym z tak zwanym spełnieniem czy pełnym wyrażeniem swojego kreatywnego potencjału. Potencjału do na przykład tworzenia wielkiej sztuki, wielkiej filozofii, dokonywania wielkich aktów filantropijnych itd., itd. Więc ta piramida Maslowa sugeruje, że komfort na poziomie materialnym, czyli komfort na poziomie ekonomicznym w wąskim tego słowa rozumieniu, no bo oczywiście usługi ekonomiczne mogą być dowolnie abstrakcyjne, subtelne, artystyczne i tak dalej, ale jeśli zaspokojenie potrzeb ekonomicznych utożsamiamy raczej właśnie z tą materialną stroną komfortu życia, no to widzimy, że uzyskanie tego komfortu może być warunkiem niezbędnym albo przynajmniej warunkiem sprzyjającym temu, żeby zwyczajnie mieć więcej czasu na zaspokojenie potrzeb bardziej subtelnych. No, generalnie jest to też warunek niezbędny tego, żeby mieć czas na rozwijanie tych stron swojej ludzkiej osobowości, które służą czemuś więcej niż zapewnianie sobie jedynie fizycznego komfortu. I wydaje mi się, że powoływanie się na tą piramidę Maslowa, która ilustruje w gruncie rzeczy dosyć zdroworozsądkowe obserwacje psychologiczne, to jest dobry kontrargument przeciwko tej sugestii, że wzrost i rozwój gospodarczy, czy skupianie się na wzroście i rozwoju gospodarczym jest tożsame z przyjęciem postawy materialistycznej czy konsumpcjonistycznej w złym tego słowa znaczeniu. No i wydaje mi się, że tutaj już mogę się zatrzymać. Nie ma już czasu ani potrzeby, żeby podejmować kolejnych wątków, także dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań.